Jak wiadomo, patch 9.0 miał być bardzo rewolucyjnym patchem, miał przynieść nam mnóstwo zmian, mnóstwo poprawek, wszelkiego rodzaju hawoki. Jak wyszło, do tej pory widać to dokładnie. Dlatego już wprowadzono kilka połatek do tej wersji. Niestety nie na wszystko to pomogło. Oczywiście największą bolączką niektórych osób jest to, że długo dołącza nas do gry. Ja mam jeden komputer, na którym rzeczywiście jest to bardzo odczuwalne i przez to czasem wchodzimy albo tuż przed kończeniem odliczania, albo jeszcze po zakończeniu odliczania. Dlatego spróbujemy na to coś zaradzić. Kolega La Matrix, któremu serdecznie dziękuję za pokazanie takiej możliwości, przesłał mi informację, co możemy zrobić. Wchodzimy sobie do folderu, gdzie mamy grę World of Tanks, do katalogu RES i mamy taki katalog oto. I Elysium. Musimy wejść do niego. Zaznaczamy wszystko przez Ctrl A, dajemy Ctrl X, czyli będziemy chcieli to wyciąć. Damy sobie najwyżej nowy folder, którego nazywamy, nie wiem, 1. Wejdziemy do niego, Ctrl V. Mamy przerzucony cały zawartość tego katalogu. Powiedzmy tak. Jest ten proces, jest to odpowiedzialne za ładowanie się procesu właśnie, który jest w tle, który nam zżera bardzo dużo zasobów pamięci i tak jakby ma on pierwszeństwo przed innymi procesami, więc zapycha on nam kolejki w całym systemie i przez to tekstury wczytują się znacznie później. Dlatego możemy obejść to, wyrzucając go z tego katalogu. Katalogu oczywiście nie wyrzucamy, lepiej zostawić go tak jak jest. I to powinno pomóc. Oczywiście nie zawsze będzie to w jakiś tam sposób odczuwalne, dlatego chciałbym, żebyście mi napisali, czy czujecie jakąś zmianę. Na pewno coś tam powinno poradzić. Do czego to służy? Ten programik skanuje pliki WOTA i przesyła dane dla Wargamingu i ma to na celu sprawdzanie, czy nie mamy jakichś tam dziwnych cheatów, dziwnych jakichś ulepszeń do gry, które nie są w jakiś ten sposób dozwolone przez Wargaming. Dlatego też powiedzmy tak, że dopóki nie będzie to w jakiś ten sposób obowiązkowe i bez tego gra się nie będzie uruchamiać, to możemy w ten sposób spróbować podziałać. Dobra, także tak jak powiedziałem, spróbujcie tej metody i dajcie znać, czy u Was zadziałała. Dzięki, trzymajcie się.